Bardzo mi miło, że udało mi się was zmanipulować i przyciągnąć tutaj tym budzącym niemałe zgorszenie tytułem. Wyobraźcie sobie, drodzy państwo, teoretyczną sytuację. Cofnijcie się do czasów szkolnych. Dzieci w szkole podstawowej dostają zadanie napisania wypracowania na temat tego, co robiły i gdzie były w zeszły weekend. Pani nauczycielka mówi na przykład: Jasiu, odczytaj proszę swoje wypracowanie przed klasą. Ja się odczytuję, w minioną sobotę z całą rodziną przy pięknej pogodzie wspinałem się na skurwysyna. Szok. Klasie konsternacja. Jedynka. Uwaga do dziennika. Wezwanie do dyrektora. Nagana. Wezwanie rodziców. Potencjalna kariera naukowa Jasia lega w gruzach. Ale jak to, że... Jak to skurwysyn? Czemu tak? O co chodzi? Wbrew pozorom potem okazuje się, że w rzeczonym wypracowaniu wcale nie chodziło o starego pijanego, a o skałę. A konkretnie skałę na wzgórzu Winnica w Tyńcu, leżącą na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. I co państwo na to powiedzą? Jak w tej sytuacji zachować ma się dziecko? Kłamać? Zmyślać? Mam nadzieję, tą wspaniałą ciekawostką umiliłem państwu ten długi halloweenowy weekend. Dziękuję za uwagę, miłej soboty i do usłyszenia. Te brele łoblikom ino do efektu, żeby mądrzej wyglądać.